Piękno to temat, nad którym ludzie zastanawiają się i który definiują od zarania dziejów. Nad jego tematyką zastanawiało się wielu matematyków, naukowców czy projektantów mody. Ale sądzę, że każdy z nas choć raz zastanawiał się nad tym, jak rozumie piękno, czy jak ono funkcjonuje. Tegoroczna edycja różniła się tak naprawdę tylko tym statusem ćwierćwiecznym, ponieważ, nie chcąc przestraszyć uczniów, forma była taka sama jak zawsze. Czyli? Czyli polegało to na tym, że uczniowie musieli napisać test oraz dyktando, no i dzisiaj mierzyli się z częścią oratorską. Tematy były zróżnicowane i nie obraliśmy jakiejś ogólnej tematyki, natomiast jeśli chodzi o te, które zostały wybrane ostatecznie do etapu oratorskiego, dotyczyły one między innymi motywu podróży, motywu chęci odkrywania nieznanego zamiast siedzenia zamkniętym w czterech ścianach, jak również wagi literatury w obecnych czasach. Trudno jest stwierdzić, która z tych przeciwstawnych sił, ruch czy bezruch, jest lepsza czy szlachetniejsza. Czasami lepiej być częścią dobrej zmiany, czasami lepiej stać w opozycji. Czasami dobrze zaufać drodze, takiej z dziurami po kolana, czasami dobrze ciemne ścieżki porzucić. Wiem, że mi bliżej jest do bycia biegunem. Identyfikuję się z tym określeniem, podobnie jak Olga Tokarczuk. Jednak uważam, że każdy z nas powinien na pytanie should I stay or should I go odpowiedzieć we własnym zakresie i często ta odpowiedź będzie inna. Przemówienia były piękne. Uczniowie zaprezentowali się nienagannie, nie można im niczego zarzucić. Jedyne te odejmowanie punktów to już szczegóły, na które patrzyła komisja. Natomiast z perspektywy widza jestem bardzo pod wrażeniem poziomu, jaki zaprezentowali w tym roku. Dzisiejsze przemówienie zaczyna od zaskakującego pytania. Czym jest śmierć? Sądzę, że biolog z łatwością by na nie odpowiedział, stwierdzając, że to kres życia człowieka albo ustanie procesów życiowych organizmu. Ciekawsze za to, ale również trudniejsze wydaje się być odpowiedzenie na pytanie, jak świadomość śmierci wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. Jak się przygotowywałaś i czy to jest twój pierwszy występ w tym konkursie? Nie, to było moje pierwsze przemówienie. Przygotowywałam się kilka tygodni. Starałam się właśnie dogłębnie zrozumieć temat, który był i jakoś tak urozmaicić to, żeby było ciekawie po prostu. A co było dla ciebie najłatwiejsze, co sprawiało najwięcej trudności? No bo wystąpienie publiczne to jest jednak emocja. To najłatwiejsze było ogólnie, nie wiem, na przykład odwołanie się do lektury, a najtrudniejsze to było to, żeby przygotować się, występować przed tłumem. Jeżeli powiedzmy o biegunach, była to też jakaś przyjemna podróż dla mnie, uczestnictwo w tym konkursie. Też miło było sobie trochę polemizować z stwierdzeniem noblistki. Było to pewnie też jakieś wyzwanie. Wybrałem temat Tokarczuk, który poruszał kwestię ruchu i niestałości i zadawał pytanie, właściwie stwierdzał bardziej, że są to cechy szlachetniejsze od bezruchu i stałości. I początkowo uważałem, że to jest oczywista prawda, jednak jak dłużej się nad tym zastanowiłem, to stwierdziłem, że jednak jest pole jakieś do dyskusji, że są to jakieś rzeczy, które się wzajemnie uzupełniają, stanowią swoistą całość. Co dla ciebie najistotniejsze jest w tej sztuce oratorskiej, do której się przygotowywałaś? Na pewno zapamiętanie całego przemówienia i pamiętanie o mówieniu wolno, bo często mówienie wolno nie jest takie łatwe, jak się nam wydaje, i skupienie się na tym, co mówimy. O, i oczywiście poprawna dykcja, co czasami bywa problematyczne, bo w pewnym momencie, jeżeli powtórzymy to przemówienie już 10-15 raz, to język zaczyna nam się sam plątać. I naprawdę zwracanie uwagi na dykcję jest ważne, jak nie momentami najważniejsze. To rzeczywiście była taka trudność w przygotowywaniu twoim? Wkurzało cię to? Momentami tak. Język mi się w pewnym momencie tak plątał, że musiałam sobie zrobić przerwę i nie powtarzać tego przemówienia, bo no, nie dawało rady. Jak ważna dla młodych ludzi jest taka umiejętność, jak ta, którą wy prezentowaliście dzisiaj? Jest naprawdę bardzo ważna, bo nawet w przyszłej pracy rozmowa o pracę opiera się mniej więcej na mówieniu o sobie, na wielu pracach też potrzebne jest mówienie przed ludźmi i naprawdę uważam, że umiejętność wygłaszania mów jest naprawdę ważną umiejętnością, jeżeli chodzi o przyszłość. Myślę, że też często nie ma czego się bać i staram się raczej podchodzić tak racjonalnie do takich wyzwań. Jesteśmy generalnie bardzo pozytywnie zaskoczeni, szczególnie jeśli chodzi o dyktando, ponieważ wiemy,
że ortografia w obecnych czasach jest dostępowana przez autokorektę w telefonie. Natomiast uczniowie poradzili sobie całkiem przyzwoicie. Tak samo z testami. Liczebność uczniów na tegorocznym konkursie również nas nie zawiodła. Profesor Maria Janion, wybitna badaczka literatury i romantyzmu, w swojej książce pod tytułem Kobiety i duch inności zawarła takie słowa. Był zwyczaj, że piękne dziewczęta chodziły z książkami pod pachą, do teatru, albo przechadzały się po ulicach. Dla książki było to wyróżnienie. A piękność wysyła w ten sposób sygnał do świata, że jej życie nie sprowadza się do bycia pięknością.